powodem, dla którego Skanska zdecydowała się zainwestować w Katowicach, jest skala tego rynku. Jest kilka czynników, dla których Katowice są atrakcyjne dla naszych najemców i dla inwestorów. Przede wszystkim kapitał ludzki. Wysoka aktywność najemców na tym rynku, przede wszystkim firm z sektora usług dla biznesu. Ta branża w Katowicach rozwija się bardzo dynamicznie i w ostatnich latach notowała ponad 20% wzrost rok do roku. Kolejnym ważnym czynnikiem jest bardzo dobrze rozwinięta infrastruktura, zarówno transportowa, edukacyjna, jak i kulturalna. Podczas rozmów z firmą Skanska najważniejsze dla nas była kultura negocjacji. Pracujemy od dawna i mamy jak najlepsze doświadczenie. Już pierwszy projekt aranżacji przestrzeni, który Skanska przygotowała na podstawie naszych wymagań użytkownika, był tak dobry, że jest obecnie wdrożony. Lokalizacyjnie Silesia Business Park odpowiada potrzebom naszych pracowników, zapewniając komfortowy dojazd zarówno środkami komunikacji publicznej, jak i prywatnymi. W Skanska wiemy, jak ważne dla naszych najemców i ich pracowników jest stworzenie właściwego się środowiska pracy. To nie tylko biurowiec, to również miejsce, gdzie pracownik może bezproblemowo przyjechać samochodem elektrycznym i go naładować, może przyjechać rowerem, wziąć prysznic i komfortowo rozpocząć pracę. Biuro jest jasne, posiada dostęp do światła dziennego, co również pozytywnie wpływa na komfort pracy naszych pracowników. Wyposażenie recepcji, wyposażenie dróg komunikacyjnych to są te elementy, które również bierzemy pod uwagę przy wyborze lokalizacji. Pracownia projektowa Meduza Group wykazała się niezwykłym pietyzmem, jeśli chodzi o kształt elewacji. Znajduje to również uznanie u naszych gości i naszych udziałowców. Cenimy sobie wygląd zewnętrzny budynku. Naszym zdaniem jest on ciekawy, oryginalny, a równocześnie profesjonalny. Jesteśmy najbardziej dumni z faktu, iż mogliśmy zrealizować ten projekt wspólnie z oddziałem Skanska Katowice. Zespół nauczył się pracować wspólnie, rozwiązywać trudne problemy. Nauczył się skupiać na tym, co tak naprawdę jest ważne. Największym sukcesem dla całego zespołu było uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 2 tygodnie przed terminem. W trakcie wykonywania budynku A i garaży na budynku B zużyliśmy około 720 ton stali zbrojeniowej, 4,5 tysiąca metrów sześciennych betonu, blisko 8,5 tysiąca metrów kwadratowych fasady aluminiowo-szklanej bądź euronit. Dzięki organizacji pracy uniknęliśmy wypadków na budowie. Cenimy sobie także podejście firmy Skanska do zrównoważonego budownictwa, co wpisuje się idealnie w naszą strategię firmy, jako firmy odpowiedzialnej za dbanie o stan środowiska naturalnego. Mamy pewność, że materiały użyte są najwyższej jakości i bezpieczne. Skanska w pełni sprostała tym naszym oczekiwaniom. Muszę przyznać, że te relacje są naprawdę znakomite. Oczywiście Skanska będzie obecna w Katowicach w przyszłości.